Dzień dobry, cześć. Stefan Orga, 9 Paweł, Mariusz. Dzisiaj jest 13 listopad, godzina 13.20. Ja wyruszam Bukowski Groń SP BZ 068 z programu SOTO. No, już jest troszeczkę późno. Słońce zaszło za chmury. Już czuję troszeczkę delikatny chłód. W plecaku mam tam jakąś odzież. W razie co. Zatrzymałem się w takiej miejscowości jak Czaniec Fabiowo. Chyba taka dzielnica. Według aplikacji na szlaku, jak zaznaczyłem tam, gdzie zostawiłem samochód, na szczyt godzina 5. Spróbuję nadrobić ten czas. To znaczy spróbuję nadrobić. Spróbuję szybciej wejść na ten szczyt, wdrapać się i spróbować zaaktywować. Jak na początek drogi bardzo tutaj jest prosta droga, kamienie bardzo ubite, podejście takie łagodne, chociaż cały czas pod górkę. Jak zawsze dyszę na początku, chodzi, płuca się przyzwyczają do oddechu i będzie lepiej. A nic, jak będzie coś ciekawego, to włączę kamerę. Ze szlaku niebieskiego aplikacja kieruje mnie tutaj taką ścieżką ostro pod górę i powiem szczerze, nie wiem czy wyrobię. Jest tam tragicznie wysoko, a trochę kilometrów już mam w nogach zrobione i wymagające. To jest, jak spoglądam na zegarek, czy wystarczy mi czasu, bo mam 1,5 godziny do zachodu słońca. No ale cóż, nie spróbuję, to się nie dowiem. No i idę dalej. Kamera może nie odzwierciedla tego nachylenia, ale podejście jak na Babią Górę. Tam po schodach, żółtym szlakiem akademickim. Tak jest tutaj strumów. No zastanawiam się strasznie. Myślę, że będzie po tym zniesieniu już płasko. O, możecie zobaczyć, jaka jest strumizna. Drzewa są w pionie, a strumizna jest pod kątem 35 stopni. Plus minus oczywiście. Korzystając z chwili wypłaszczenia, już nigdy nie pójdę od Czańca Fabiowo. Takiej stromizny jeszcze nigdy nie pokonywałem. Bez żadnych schodów, bez żadnych udogodnień. Ścieżka się skończyła i można powiedzieć, trzeba było iść lasem. Potem właśnie 35 stopni. Może plus minus, więcej czasami. Teraz jest płasko. Więc mogę przyspieszyć tempa. Nagrywam tak, żeby wam zobrazować, jak się tutaj podchodzi. Nie od parady ten szczyt ma groń w nazwie. Chociaż to w programie SOTES za 4 punkty, to podejście jak za 8. A nawet bym śmiał stwierdzić, że za 10 punktów. Chwila wytchnienia była, jakieś 50 metrów i znowu pod górę. Zobaczymy, co będzie dalej. Jak na razie jest ciężko. Tam wchodząc pod górę, tym lasem, modliłem się, żeby były kamienie, bo to był jedyny punkt zaczepienia.
gdzie się nie ślizgałem na dół. Poruszyłem kamień, no i kamień leciał na dół w czeluść. Więc nie wyobrażam sobie, jak miałbym tamtędy schodzić. Będę myślał, jak ominąć ten kawałek ścieżki, gdzie mnie tutaj aplikacja kieruje. Już jestem na grani szczytu. Już można powiedzieć, co najgorsze chyba za mną. Słońce, można powiedzieć, chyli się ku zachodowi, ale jeszcze mam czas. To znaczy, ja mam czas. Godzinę 20, powiedzmy. Jak się zacznie, jak słońce zajdzie, jeszcze na pewno jakieś szarówka będzie, więc do mnie radę zejść. No ciężko. Powiedzmy, że połowa dojścia na szczyt to straszny hardcore. Teraz jest w miarę. 158, a ja idę po płaskim już 50 metrów. Uderzeń serca na minutę. Ciężko. Stos usypanych kamieni sygnalizuje, że zdobyłem bukowski groń. Jest. I jeszcze mamy na to tabliczkę, którą sobie zaraz zrobimy zdjęcie. Tu jest stos. Tu jest tabliczka. I robactwo, które nie chcę zjeść. Częstotliwość wolna. Na częstotliwości Stefan Olga 9 Paweł na Paweł. Stefan Olga 9 Paweł na Paweł w programie SOTA zaprasza do łączności. 9 Maria Karol Maria. Cześć Boguś, SP 9 Maria Karol Maria 59 Mariusz i SP BZ 068 Bukowski Groń. Serdecznie Mariusz, udało już w końcu ciebie złapać po drugiej przerwie. SP 9 Maria Karol Maria, Boguś, Słoneczny, Łodzica, Śląski, bracie 59 jak zawsze. No i klubowa SP 9 Paweł Karol Maria 59. Powodzenia, szczęśliwego powrotu do kolejnych, do usłyszenia, ahoj. Dziękuję bardzo Boguś, ahoj. A na częstotliwości Stefan Olga 9 Paweł na Paweł. Stefan Olga 9 Paweł na Paweł zaprasza do łączności. Stefan Olga 9 Paweł na Paweł. Stefan Olga 9 Paweł na Paweł. Stefan Olga 9 Paweł na Paweł zaprasza do łączności. Stefan Paweł 9 Maria Paweł Zygmunt na mobil. Stefan Paweł 9 Maria Paweł Zygmunt na mobil 59. Ciebie też odbieram na 5-9, lekki efekt mobilowy, ale wszystko do mnie w 100% dolatuje. Dzięki za aktywację, jeszcze tylko tutaj jest obok jedna stacja, SP9 LTK, przekażę mikrofon. Dzięki za łączność. A dziękuję bardzo, proszę. SO9 Paweł przez Paweł, to SP9 LPK na mobil. Na S1 koło Bielska, raport dla ciebie to 4243 i z efektem mobilowym. Co masz dla mnie, over? No podobnie 5-7, to znaczy no 4-4-7, coś takiego. No wiadomo, że szatkuje, no ale co zrobić, tak to w mobilu jest. Dziękuję bardzo, miłego niedzieli i wieczoru życzę. Dziękuję wzajemnie, bezpiecznego zejścia i do usłyszenia, dzięki za łączność. Dzięki. Na częstotliwości Stefan Olga 9 Paweł na Paweł. Stefan Olga 9 Paweł na Paweł zaprasza do łączności. SP9 Maria Olga Violetta. Stefan Paweł 9 Maria Olga Violetta 59. SO9 Paweł na Paweł, tu Stefan Paweł jest 9, Maria Olga Violetta. No witaj Mariusz, rapo dla ciebie 5-7. Z tej strony Krzysztof i tutaj północ Krakowa. Ja byś chodał, skąd pracujesz? SO9 Paweł przez Paweł, SP9 Maria Olga Violetta. Tak, jest to Bukowski Groń, SPBZ 068. Okej, zapisałem, Bukowski Groń 068. Powodzenia, udanej aktywacji. Dziękuję, powodzenia. Na częstotliwości Stefan Olga 9 Paweł. Stefan Olga 9 Paweł z Bukowskiego Gronia w programie SOTA. 14.53. Ja już jestem po aktywacji
Bukowskiego Gronia. Dla mnie wymagający szczyt odnośnie podejścia tutaj od strony strony Czernichowa Fabiowo. Powiem szczerze, hardkorowe, no, bardzo podobne jak do Baraniej, przepraszam, do Babiej Góry. Naprawdę zrobiłem 36 łączności w sumie. No tutaj sobie napisałem, ile tego było. Najwięcej łączności na 40 metrach, jest to 18 łączności. Później były 2 metry 10, na 20 metrach zrobiłem 7 łączności i na 15 metrach jedna łączność z Maćkiem SQ9NS. Wracam, godzina do zachodu słońca plus minus, tutaj zegarek mi pokazuje, pokazuje mi 16:02. Muszki jakieś latają straszne, obłaziło mnie to tam. No i to tak ładnie wygląda, już się tam słoneczko chyli ku zachodowi. Bardzo ładny się dzień, cudowny. Żeby to się jeszcze tak utrzymało chociażby do grudnia, temperatura może być nawet niższa, grunt żeby tylko było sucho, sucho i nie padało, a resztę po prostu ogarniemy tutaj jakimś czasem wolnym, ażeby wyruszyć i na jakieś wycieczki. Co jeszcze chciałbym wam powiedzieć? Jest taka fajna strona jak Sot Las. To jest strona, która pokazuje wszystkie szczyty na świecie. Można sobie tam odfiltrować szczyty w Polsce, wpisać jakikolwiek znak krótkofalarski. Teraz zauważyłem wczoraj, że jakaś aktualizacja była na tej stronie i są zaznaczone szczyty, jak odfiltrujemy na przykład, byście pisali mój znak, tam aktywowane szczyty, to są kropeczki. No, każdy szczyt to kropeczka. No i moje aktywowane szczyty, no i jeszcze ich mało oczywiście, ale moje zaznaczone szczyty będą większe, a te jeszcze, które czekają na mnie oczywiście, no będą mniejsze. No rewelacyjnie ktoś pomyślał, bo tak wcześniej to było, że odfiltrowany, to znaczy, że było tylko zdobyte moje szczyty i można powiedzieć, trzeba było znowu odfiltrowywać się i tak dalej, i tak dalej. A teraz jest to, można powiedzieć, zrobione tak, że wielkością jest większa kropeczka i mniejsza kropeczka. Tutaj wam chcę ktoś pokazać. Ktoś chyba zgubił kubek. Nie. Tutaj jest specjalny sprzęt survivalowy. Zobaczcie. Na drzewie wisi kubeczek i róż do grilla. No, można powiedzieć, fajnie. No tutaj jest jeszcze tutaj stanowisko na ognisko i ewentualnego grilla. Już się źle pozapinałem. Plecak mnie tutaj ciąży. Prawa strona strasznie. I ramię mnie boli. Za bardzo się ścisnąłem. Albo sobie źle w plecaku poukładam. Ale jakoś dojdziemy. Myślę 30 minut, 20. Przepraszam, 20-30 minut będę w samochodzie. Jakąś stację odwiedzę. Jak będę w Czernichowie, bo ja dzisiaj zrobiłem troszeczkę kilometrów. Zaczynałem od za Suchą Beskidzką szczyt Magórka. Później pojechałem do pojechałem na drugi szczyt, do Żurawnica. No i dzisiaj to jest mój trzeci szczyt, Bukowski Groń. No i tak jak wam wspominałem, na tej stronie Sot Las
tam są kropeczki różnego koloru. Te kropeczki, można powiedzieć, oznaczają też szczyty i punktację tych szczytów. Dzisiaj, można powiedzieć, zdobyłem 14 punktów. Bo wystarczy zrobić 4 łączności z danego szczytu i już jest aktywowany, aktywując szczyt, wystarczy mi łączność z 4 korespondentami, żeby mieć zaliczony ten szczyt. No i możecie sobie tam sprawdzić, jaka jest punktacja w Polsce, jaka jest punktacja na przykład, i oczywiście, bo to jest uzależnione od wysokości, te punkty tego szczytu. My jesteśmy troszeczkę zaniżeni, bo na przykład wysokie góry Alpy, no to tam są szczyty po 3000 metrów albo jeszcze wyższe, na pewno wyższe. W Polsce nie ma takich wysokich gór, więc troszeczkę zaniżony, jesteśmy zaniżeni, to znaczy zaniżeni. Nie mamy takich wymagań co do tych wysokości, bo na przykład Słowacy mają wyższe góry i już ten pułap, wysokość jest wyższy, ale punktacja jest niższa. No tak to, nie wiem, czy dobrze wytłumaczę, ale drogą dedukcji dojdziecie, o co tam chodzi. Oczywiście kto wejdzie na tę stronę, kogo to zainteresuje. Powiem wam, że bardzo, może nie powiem, chciałbym was zainteresować krótkofalarstwem. Fajna to jest rzecz. To nie o to chodzi, żeby kupić sobie od razu takie radio mniej czy większej czy mniejszej cenie radio i żeby od razu tam nadawać, ale żeby się zainteresować na stronie internetowej jakieś tam, można powiedzieć, kluby krótkofalerskie znaleźć, podejść, koledzy pokażą, zobaczą i wtedy zacząć, chyba że ktoś jest na tyle obeznany radiowo, że już może przystąpić do egzaminu, poczytać pytania egzaminacyjne i przystąpić do egzaminu i pobawić się w takie łączności. Są różne rodzaje łączności, przez takie, tak jak ja czy ewentualnie koledzy chodzą po górach i robią łączności z gór, czy to szczyt a szczyt, summit to summit, czy też siedzą w domu, pogadują sobie jeden z drugim na różnych częstotliwościach, robią łączności dalekosiężne z innymi krajami, z innymi kontynentami. Jeszcze są łączności typu zawody. Zawody to jest tam umówiony czas na umówionych częstotliwościach. No i każdy z każdym robi łączności. I to jest też uzależnione od stref takich podzielonych w siatce na globie, czy ewentualnie punktacja za kilometr, punktacja za daną łączność. Masa tego jest. Kto siedzi w domu i się nudzi, a ma warunki, żeby gdzieś tam rozwiesić jakiś kawałek drucika, no to jest bajer sprawa. Ja się już zaraziłem od 93 roku, powiedzmy, z tym Sigiradiem, i na Sigiradiu też działałem, robiąc łączności oczywiście poza tymi 40 kanałami, bo to tam tylko w AM-ie to za dużo się nie słyszy, ale na, można powiedzieć, modulacji SSB to już można gdzieś tam zalecieć po Europie, czy tam gdzieś nawet dalej, zależy też od tego drucika, ewentualnie od jakiejś lepszej anteny. To tyle. Ja schodzę na dół. Jak coś będzie ciekawego, to jeszcze się odezwie. Chciałbym się pożegnać. Powiedzieć wam, że
Dzisiaj był bardzo owocny dzień. Trzy szczyty zaliczone. Trochę łączności też zrobionych. Wstydu nie ma. A więc dziękuję Wam wszystkim za poświęcony czas. Też za łączności. Kolegom krótkofalowcom. No i do spotkania. Cześć, do widzenia. 73.